Poor souls with no one else to turn to. Witamy w WatchMojo Polska. Dziś odliczamy nasze top 10 najsmutniejszych historii złoczyńców Disneya. I had wings once, they were stolen from me. That's all I wish to say about it. Now I'm taking everything from you. And so I lived unhappily ever after. Przyjrzymy się najbardziej tragicznym historiom najbardziej znanych łotrów Disneya. Nie uwzględniamy złoczyńców Pixara. Zasługują na własną listę. But by then... It was too late. Omówimy różne złowrogie szczegóły, więc uważajcie na spoilery. Która z tych smutnych historii sprawiła, że współczuliście złoczyńcy? Dajcie znać w komentarzach. Numer 10. Hades. Herkules. Hades ma powody, by być zgorzkniały. Kiedy bogowie wybierali, czym będą rządzić, został przydzielony do podziemi. Nie wiadomo, ile czasu spędził wśród cierpiących i przygnębionych dusz. I to bez światła słonecznego. Widzieliśmy, jak rodzeństwo traktowało go na przyjęciu Herkulesa. Nikt nie czułby się dobrze na jego miejscu. You know, I haven't been this choked up since I got a hunk of moussaka caught in my throat. Huh? So is this an audience or a mosaic? Po niezliczonych latach maltretowania i pracy, której nie znosił, Hades desperacko chciał zmienić status quo. I'm the one giving orders now, bolt boy, and I think I'm gonna like it here. Jedyne, czego chciał, to uciec przed losem, który mu narzucono. Numer 9. Urszula. Mała Syrenka. Urszula to morska wiedźma, karząca tych, którzy nie mogą wypełnić jej magicznych kontraktów. Wcześniej mieszkała wśród innych syren i syrenów w pałacu. Powody, dla których została wygnana, zmieniały się na przestrzeni lat. Książka Poor Unfortunate Soul, A Tale of the Sea Witch mówi, że po ucieczce przed brutalnymi mieszkańcami wioski mieszkała w królestwie, z którego wygnano ją z powodu wyglądu. Nie wiadomo, czy w filmie to było powodem zesłania, które miało negatywny wpływ na jej umysł. And now look at me, wasted away to practically nothing, banished and exiled and practically starving, while he and his flimsy fish folks celebrate. Mogłaby pomóc innym swoją magią, gdyby Trylon dał jej drugą szansę. Numer 8. Xian Lang. Mulan. Dorastając, Xian Lang odkryła, że ma specjalne zdolności. Jednak nikt nie chciał jej przyjąć do swojego domu czy społeczności. Sprzymierzyła się z okrutnym zdobywcą Böri Khanem, by mieć szacunek i poczucie przynależności. Remember what you want. A place where your powers will not be vilified. A place where you are accepted for who you are. Razem zwyciężyli wiele bitew, ale pomimo jej wkładu, Böri Khan nadal widział w niej wyrzutka i wiedźmę. Not witch. Warrior. Jak na ironię, najlepszą więź miała z Mulan, swoim wrogiem. To pokazuje, jak samotne musiało być jej życie. Numer 7. Nuka. Król Lew 2. Czas Simby. Po upadku skazy wszystkie wierne mu lwy zostały zmuszone do życia na jałowej złej ziemi i nazwane wyrzutkami. Nuka był synem ich przywódczyni, Ziry. Próbował jej zaimponować, ale zawsze uważała go za gorszego od jego brata Kovu. Spędził lata w przygnębiającym otoczeniu pokryty termitami i chciał, by rodzina była z niego dumna. Desperacja w końcu doprowadziła go do śmierci, kiedy próbował zaimponować Zirze. Nuka umarł w bólu, nigdy nie wiedząc, czy zdobył uznanie, którego pragnął ponad wszystko. I'm sorry, mother. I tried. Numer 6. Skaza. Król Lew. Skaza był przywódcą szlachetnego zespołu Lwiej Ziemi, znanego jako Lwia Straż. Pewnego razu podczas patrolu nieznajomy lew obiecał mu więcej władzy. With help from me and my roar, he and I could rule everything. I found his idea intriguing. Ale Skaza wpadł w pułapkę i musiał walczyć z kobrą. Nieznajomy obiecał wyleczyć ukąszenie w zamian za jego służbę. Skaza odmówił, zabił kobrę i dziwnego lwa. Kiedy opowiedział Mufasie tę historię, otrzymał okrutny przydomek. But Mufasa just nicknamed me Scar. Then I knew that he shouldn't be king. Wiemy, że w tamtym świecie jad może uczynić lwa złym. Nikczemność Skazy mogła być wynikiem ataku kobry. Life's not fair, is it? Numer 5. Lady Tremaine, Kopciuszek. Ojciec Kopciuszka i Lady Tremaine stracili swoich poprzednich małżonków. Ella's stepmother, high-spirited lady that she was, set out to restore life and laughter to the house. Niestety, ich związek nie był szczęśliwy. Podczas przyjęcia Lady Tremaine usłyszała, że jej mąż nadal żywi silne uczucia do swojej zmarłej żony. Ojciec Kopciuszka umarł, zanim mogła to przepracować, a ona musiała się martwić o przyszłość swoich dzieci. Później ujawnia, że samo patrzenie na Kopciuszka było bolesnym przypomnieniem jej straty. Next time she married for the sake of her daughters, but that man too was taken from her, and she was doomed to look every day upon his beloved child. Oczywiście powinna być milsza dla Kopciuszka, ale jej tragedie pomagają wyjaśnić, dlaczego była tak okrutna. Numer 4. Michael Goob-Yagoobian, Rodzinka Robinsonów. W sierocińcu ciągłe majsterkowanie Louisa sprawiło, że jego współlokator, zapalony bejsbolista Michael Goob-Yagoobian, się nie wysypiał. He was up all night working on his stupid project. To był spory problem, kiedy nadszedł czas na mecz Ligi Mistrzów. Goob wpadł w spiralę wątpliwości i nienawiści do siebie. Te złe emocje uniemożliwiły adopcję i doprowadziły do tego, że dorastał samotnie w opuszczonym sierocińcu. Chociaż w filmie pełni funkcję komiczną, to jego początki są naprawdę bolesne. Heed my words, Goob. Don't let it go. Niezdolność Gooba do odpuszczenia uniemożliwiła mu znalezienie rodziny. Numer 3. Profesor Callahan, znany jako Yokai, Wielka szóstka. Pilotka Abigail Callahan zgłosiła się do podróży przez portal ufundowaną przez biznesmena Alastaira Craya. Ready to go for a ride, Abigail? We've invited all these people. Might as well give them a show. Jej ojciec, profesor Callahan, był przy tym, jak eksperyment nie wypalił. Zupełnie bezradny, mógł tylko patrzeć, jak zaginęła na zawsze. You did this! You knew it wasn't ready! To go rozwścieczyło i latami planował zemstę. Oślepiony wendetą stał się złoczyńcą Yokai i ostatecznie spowodował śmierć swojego ucznia, Tadashiego. Kiedy spotkał znowu swoją córkę, był tak zawstydzony tym, co zrobił w jej imieniu, że nie mógł na nią patrzeć. Numer 2. Te Kā, Vaiana, Skarb Oceanu. Dawno temu bogini o imieniu Te Fiti wynurzyła się z oceanu, by dokonać cudu. Her heart held the greatest power ever known. It could create life itself. And Te Fiti shared it with the world. Jednak jej serce skradł Maui, co spowodowało, że łaskawa Te Fiti stała się demonem Te Kā. Co gorsza, ludzkość uważała, że Te Kā jest tylko okrutną bestią. Chasing away our fish, draining the life from island after island, until every one of us is devoured by the bloodthirsty jaws of inescapable death. Wiele lat desperacko próbowała odzyskać swoje serce. Szukała go, a wyspy wokół traciły życie, które im dała. Na szczęście ta historia ma szczęśliwe zakończenie. Dzięki odwadze Vaiany, Te Fiti wróciła do swojej postaci, a wyspy mogły rozkwitnąć. Każdego tygodnia czekają na Was nowe filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco. Numer 1. Diabolina, czarownica. Kiedy była młoda, Diabolina spotkała pewnego człowieka, chłopca o imieniu Stefan. Zaprzyjaźnili się, a nawet rozwinęli głębsze uczucia. Po latach Stefan powrócił na polecenie króla. Diabolina początkowo się cieszyła. Jednak on dał jej eliksir nasenny i popełnił straszną zbrodnię. Następnego dnia Diabolina obudziła się bez skrzydeł, z bólem ciała i serca. Zdradzona przez ukochanego w tak okrutny sposób, przestała ufać ludziom. Odcięła się i stała się nikczemna. Maleficent, please don't do this. I'm begging you. I like you begging. Przezwyciężenie traumy zajęło jej ponad dekadę. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wbijajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco.